Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na takie omówienie i porównanie dwóch książek o Taylor Swift, które ostatnio ukazały się na naszym rynku wydawniczym. Jedna to jest Taylor Swift Podróż przez wszystkie ery, wydana nakładem wydawnictwa Znak, a druga to Uniwersum Taylor Swift, wydana przez wydawnictwo Maastricht. Obie te książki kupiłam ostatnio na targach książki Vivelo. Jako Swiftie i jako fanka Taylor Swift stwierdziłam, że no nie mogę przejść obok nich obojętnie. Muszę po prostu zapoznać się z ich treścią, zobaczyć, czy jest to coś takiego rzeczywiście wartościowego, czy raczej jakieś takie ogólnikowe, pobieżne informacje. Jak widzicie, mam tutaj też Friendship Bracelets. Kto jest w fandomie Taylor Swift, ten wie na pewno, o co chodzi. Jeżeli chodzi o te książki, to może skupmy się najpierw na autorach, chociaż nie udało mi się znaleźć jakoś dużo informacji na ich temat. Autorem tej książki jest Hiszpan Marcos Bueno i z tego, co udało mi się znaleźć, udało mi się właściwie znaleźć tylko Instagrama tego pana. Nie jest to jego pierwsza wydana książka, bo chyba wydał już 3 albo 4 inne. I widziałam również, że prowadzi podcast dotyczący Taylor Swift, natomiast no, jest to podcast po hiszpańsku, więc nie odważyłam się go przesłuchać, bo mój hiszpański na razie jest no, niewystarczający, żeby zrozumieć podcast w tym języku. Mamy tutaj jeszcze na okładce drugie nazwisko i jest to Laila Lopez. Laila Lopez to jest ilustratorka, która tworzyła ilustrację do tej książki. Swoją drogą przepiękne, ale o tym jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast jeżeli chodzi o autorkę tej książki, której nazwiska chyba nie odważa się wymówić, to też z tego, co udało mi się gdzieś tam wygooglować, jest to fanka Taylor Swift i również pisarka, która wydała wcześniej kilka innych książek o różnych innych celebrytach, m.in. o Zendaya, chyba o Lady Gadze, wydaje mi się, że o Harrym Stylesie też. Także widać, że ten świat celebrycki nie jest jej obcy. Tak na pierwszy rzut oka, ta druga książka jest o wiele grubsza niż pierwsza. Pierwsza ma tytuł Podróż przez wszystkie ery, więc zakładam, że tutaj po prostu będą takie informacje dotyczące każdej ery Taylor Swift, począwszy od debiutu, aż po... Właściwie to nie wiem, na czym się kończy ta książka, ale no nie sądzę, żeby tutaj ta najnowsza era się znalazła, więc pewnie... Tak, Midnights jest ostatnie, czyli kończymy tutaj na Midnights, natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, to ona też chyba z tego, co widziałam... Tak, ona też jest podzielona na konkretne ery, ale jednak no, jest to dużo bardziej obszerne, także zobaczymy, jak będzie z treścią. Jeżeli chodzi o wydanie tych książek, to obydwa są naprawdę przepiękne. Tutaj mamy piękny brokatowy grzbiet, w ogóle tutaj też jest ten brokat, w środku są te przepiękne ilustracje, które zaraz na pewno gdzieś tutaj na przebitkach Wam pokażę. Każda era również rozpoczyna się jakimś cytatem, oczywiście każda jest w odpowiednim kolorze, bo też ery Taylor Swift są właśnie... zakodowane kolorystycznie w pewien sposób i też, tak jak widzicie, tutaj te strony widać, że układają się, widać, gdzie się zaczyna i kończy która era, bo właśnie one są w tych odpowiednich kolorach. Natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, no to tutaj brokatu nie mamy, ale za to mamy przepiękne, barwione i drukowane brzegi. Mamy tutaj różne symbole, również właśnie związane z Taylor. Mamy trzynastkę, która jest jej szczęśliwą liczbą, mamy księżyc, mamy jakiś pergamin, polaroidy, węże, także rzeczywiście wszystko, co wiąże się z Taylor. Tutaj również jest mnóstwo ilustracji, chociaż tak na pierwszy rzut oka, te w książce Podróż przez wszystkie ery podobają mi się bardziej, jednak one są takie bardziej rysunkowe, takie bardziej... nie wiem, jak to ująć, ale jakoś po prostu bardziej mi się podobają. Natomiast oczywiście nie będę oceniać książek na podstawie wyłącznie tego, jak są ilustrowane, chociaż to też, bo myślę, że jednak mimo wszystko jest to ważny aspekt obu tych książek i myślę, że ten walor taki wizualny również tutaj jest istotny. Także tak na pierwszy rzut oka chyba bardziej podoba mi się ta książka wydana przez Znak. Natomiast, no mówię, ta druga jest po prostu grubsza, więc zakładam, że będzie to jednak może troszkę bardziej szczegółowe pod względem treści. No ale o tym przekonam się w trakcie czytania. Jeszcze może tylko szybko wspomnę o cenie tych książek. Tutaj okładkowa cena to jest aż 70 zł, 69,99, natomiast ja na targach książki kupiłam ją za 50, także naprawdę promocja była całkiem niezła. Natomiast ta książka, jej okładkowa cena to jest 49,99, a na targach chyba kosztowała 34 zł, z tego co pamiętam. Także również, no wydaje mi się, że po prostu opłacało się kupić te książki na targach. Jestem tym dosyć zdziwiona, bo targowe promocje zwykle nie są jakieś duże, a tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że nawet gdzieś tam w internecie nie da się tych książek kupić taniej niż tam były dostępne. Jeszcze tylko jedno zdanie wtrącę a propos tej okładki, bo tutaj rzuciła mi się w oczy ta taka naklejka. To nie jest naklejka, wiecie, to jest nadruk, ale myślę, że jednak można sobie było to darować, bo trochę mi się wydaje, że piękną okładkę. Tutaj w środku również jest miejsce na podpis, możemy sobie tę książkę podpisać, oraz miejsce na autograf Taylor. Gdyby kiedyś komuś się udało go zdobyć, to tutaj również właśnie tę książkę może do tego celu wykorzystać. Tutaj oczywiście każda era jest ilustrowana, nie będę pokazywać Wam wszystkich ilustracji, żeby też za dużo nie zdradzać, natomiast no tutaj na przykład piękne zdjęcie z ery Speak Now, oczywiście to jest nawiązanie do piosenki Long Live. Tutaj również przepiękna ilustracja, wydaje mi się, że to jest chyba piosenka Begin Again. No i też te, które mnie się bardzo podobają, czyli te ilustracje z ery Folklore i Evermore. Tutaj na przykład mamy taką ilustrację nawiązującą do piosenki Willow. Przepiękne są te ilustracje naprawdę. Dla porównania w książce
uniwersum Taylor Swift. Tych ilustracji jest tutaj dużo mniej, nawet ciężej mi jest je znaleźć, ale tutaj mamy na przykład jedną z nich. Tutaj widzę, że jest nawiązanie do piosenki Antihero. Tutaj też mamy Evermore. Tutaj 1999 i chyba Empire State Building, na którym Taylor ogłosiła właśnie wydanie tej płyty. Tak więc tak się te książki prezentują pod kątem wydania. Ja zabieram się za czytanie. Myślę, że ta książka pójdzie na pierwszy ogień ze względu na to, że jest po prostu dużo krótsza. Jest w niej zdecydowanie mniej treści, więcej ilustracji, więc myślę, że jej czytanie nie zajmie mi jakoś bardzo długo i za chwilkę będę mogła wrócić z jakimś takim krótkim podsumowaniem tej książki. Zaczynam od tej książki wydanej przez Znak, czyli Taylor Swift Podróż przez wszystkie ery, po prostu dlatego, że jest o wiele krótsza niż ta druga, dlatego myślę, że zejdzie mi z nią, no nie wiem, z godzinka pewnie, bo tutaj jednak jest w środku dużo ilustracji, mniej tekstu. Także zabieram się za to. Tutaj w ogóle autorem jest Marcos Bueno, natomiast Laila Lopez jest autorką tych ilustracji. I już chyba Wam pokazywałam gdzieś wcześniej w przebitkach, jak wyglądają wydania obu książek. I naprawdę tutaj jest no, zachwycające to wydanie. Tu jeszcze jakieś paragony i ulotki z targów. Tutaj mamy w ogóle miejsce na podpis, a tutaj mamy miejsce na autograf Taylor. Jakby mi się kiedyś udało zdobyć. Także zabieramy się za czytanie. Zrobiłam sobie kawę mrożoną. Postawię sobie tutaj, mam nadzieję, że mi się nie wyleje. I mam pewien update, bo rozśmieszyła mnie pewna rzecz. Tutaj na samym początku we wstępie autor pisze, że... nie wiem, czy to się wyostrzyło? Okej, jest. Że czeka tutaj w tej książce, czekają na nas easter eggi. Easter eggi to jest coś, co robi Taylor bardzo często w swoich teledyskach, w ogóle w ubraniach, w tym jak się ubiera. To są takie małe wskazówki, w których daje nam znać, że coś będzie się działo, na przykład, że jakaś płyta wyjdzie, jakiś recording albo jakiś teledysk, tego typu rzeczy. Także to jest coś, co Taylor bardzo często robi i bardzo lubi robić i my też jako Swifties no, zawsze czekamy na te easter eggi po prostu. No i właśnie byłam ciekawa, co autor tutaj takiego przygotował. No i jestem, słuchajcie, na erze 1999, będę ją teraz zaczynać i widzę, czym są te easter eggi, bo autor nie był zbyt subtelny i one są dosłownie pokolorowane w tekście. Wszystkie te zdania, które są pokolorowane, to są właśnie te easter eggi, a easter eggami są po prostu teksty piosenek Taylor. Na przykład tutaj mamy fragment piosenki Daylight, tutaj jest fragment Enchanted i w ogóle to jest w rozdziale zatytułowanym Enchanted, więc też mało subtelnie. Tutaj chyba Jump and Fall, no także sporo tego jest rzeczywiście, tylko one wszystkie są zaznaczone w tekście na jakiś kolor, także no nie jest to zbyt subtelne i no widać po prostu, że ta książka jest skierowana do młodszego czytelnika, raczej osoba taka jak ja, no nie znajdzie tutaj zbyt wiele takich informacji nowych, zaskakujących albo jakichś takich może bardziej analitycznych, także no raczej taka po prostu książka do szybkiego przejrzenia i bardziej też do pozachwycania się tymi ilustracjami, bo te ilustracje są naprawdę przepiękne tutaj. Włączam się jeszcze raz, bo jestem w Azure Lover i zobaczcie, jaki tutaj jest fragment. Nie wiem, czy to będzie widać. Powinno być. Taylor podzieliła się z nami wiadomością, że jej mama przegrała długą walkę z rakiem. Nie mam pojęcia, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy autor tak napisał. To jest książka w ogóle pisana oryginalnie po hiszpańsku. No ale ciężko mi uwierzyć, że tłumaczka, bo to chyba kobieta tłumaczyła. Tak, Joanna Ostrowska. Ciężko mi uwierzyć, że tłumaczka napisałaby zdanie, że ktoś zmarł, przegrał walkę z rakiem, gdyby w oryginale czegoś takiego nie było, więc zakładam, że to po prostu no, autor coś takiego napisał i no, nie wiem skąd to wziął, bo mama Taylor, Andrea, rzeczywiście walczyła z rakiem, ale no, żyje, ma się chyba całkiem nieźle. Jeździ zresztą z nią na koncerty, bardzo ją wspiera, więc no ta informacja jest taka, powiem Wam, wydaje mi się, że to jest dość duża wpadka, no nie wiem, sami ocencie, ale no autor tutaj ewidentnie uśmiercił po prostu mamę Taylor. Era Folklore i Evermore zostały połączone i w ogóle jakie to są piękne ilustracje, zobaczcie, cudo. Bardzo mi się podobają ilustracje, w ogóle wszystkie w tej książce są naprawdę przepiękne, także to jest warte podkreślenia, że rzeczywiście te ilustracje tutaj są piękne, a w ogóle tutaj, zapomniałam wspomnieć wcześniej, tutaj jest, wiecie, zdjęcie, to jest Era Fearless, oczywiście kawałek, powiedzmy, teledysku odtworzony You Belong With Me i tutaj też są takie easter eggi, mi się wydaje, ja sobie je pozaznaczałam, tutaj mamy na przykład cardigan, tutaj oczywiście mamy no, taką roślinkę, którą można połączyć z Folklore czy Evermore. Tutaj mamy kulę dyskotekową, a na płycie Evermore też przecież jest piosenka Mirror Ball. Tutaj są wszystkie wydane płyty Taylor. Tutaj oczywiście jest kalendarz z datą 13 grudnia, czyli urodziny Taylor i moje przy okazji. Obok jest też plakat zespołu Haim. Tutaj jest kawałek czegoś, co wygląda mi jak plakat The Eras Tour, także nie wiem, czy taki był zamysł autorki, ale tak mi to właśnie wygląda. Także fajny obrazek, fajna ilustracja właśnie z takimi różnymi smaczkami. No z całości po prostu kariery Taylor jak do tej pory. Znalazłam jeszcze jeden taki dosyć spory błąd przy erze Folklore. Tutaj mamy informację o tym, że poznaliśmy trójkąt miłosny nastolatków, Betty, Jamesa i Inez. Natomiast Inez była w piosence Betty osobą, która przekazała właśnie, która lubiła plotkować i która przekazała Betty również plotkę na temat jej chłopaka Jamesa. A trzecią osobą w tym trójkącie miłosnym była Augustine. Także no powinno być Betty Jamesa i Augustine, nie Inez.
Także też wydaje mi się, że taki dosyć głupi błąd, łatwy do wyłapania. Oczywiście może niekoniecznie przez korektę, bo korektorka czy korektor niekoniecznie musieli wiedzieć. No ale skoro autor jest Swiftie i prowadzi podcast dotyczący Taylor Swift, no to wydaje mi się to takim naprawdę głupiutkim błędem, który tutaj padł. Oczywiście może to wynika z jakiegoś przeoczenia z, no nie wiem z czego, ale po prostu jest, więc pokazuje. No dobrze, udało mi się skończyć książkę Taylor Swift Podróż przez wszystkie ery. Wydaje mi się, że coś tam nagrywałam w trakcie, były jakieś przebitki. Natomiast tak bardzo ogólnie mówiąc, wydaje mi się, że po pierwsze jest to książka kierowana do młodszego czytelnika, bo ten język jest taki bardzo prosty, te zdania są takie bardzo ogólnikowe, bardzo takie krótkie też. Ona jest po prostu bardzo łatwa w czytaniu, naprawdę to jest pół godziny i można całą tą książkę przeczytać. A po drugie, też mam wrażenie, że to raczej nie jest książka dla takich Swifties, którzy są od dawna w tym fandomie i którzy jednak mają taką podstawową wiedzę na temat Taylor. Ponieważ autor tutaj, no właśnie, to jest taka podróż przez wszystkie ery, on się raczej przez nie prześlizguje, raczej zbyt dużo czasu żadnej z er nie poświęca, nie ma tutaj żadnych jakichś takich analiz, chociaż autor sobie tutaj pozwala na takie własne opinie, gdzieś tam coś komentuje, ale jednak są to takie bardzo podstawowe informacje o konkretnych okresach w karierze Taylor Swift. Wszystkie te najważniejsze historie i dramy są tutaj poruszone, na przykład cały ten konflikt z Kanye Westem, jak on się rozpoczął, później co się działo w erze Reputation, jak to wszystko się rozwijało. Mamy też informacje o tym, jak Taylor walczyła poniekąd z platformami streamingowymi typu Spotify, jak zdjęła całą swoją dyskografię właśnie ze Spotify w okresie mniej więcej 1999. Mamy tutaj oczywiście też o całym procesie nagrywania swoich płyt ponownie, dlaczego to robi, o tym konflikcie ze Scooterem Brownem, ale to wszystko jest tutaj tak raczej napomknięte, tak aby czytelnik po prostu wiedział, co się działo w konkretnych latach w karierze Taylor Swift. Także jeżeli jesteście osobami nowymi w fandomie, to znaczy jeżeli dołączyliście na przykład przy okazji teraz The Eras Tour albo przy okazji właśnie ostatnich płyt, to myślę, że możecie tutaj szczególnie z tych starszych płyt znaleźć trochę nowych informacji. Natomiast jeżeli słuchacie i interesujecie się Taylor Swift od dawna, no to nowych informacji tu nie będzie. Myślę, że bardziej można tę książkę kupić dla tego waloru estetycznego, bo naprawdę, tak jak mówiłam, te ilustracje są absolutnie zachwycające. Nie jestem pewna, czy to mówiłam w tych przebitkach, ale pojawiają się tutaj takie dwa dosyć duże błędy. Pierwszy z nich to jest moment, kiedy jesteśmy w erze Lover i kiedy autor, nie jestem pewna, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy kwestia po prostu tego, jak ta książka była napisana, ale jest tutaj wspomniana piosenka Soon You'll Get Better. To jest piosenka, w której Taylor opisuje chorobę jej mamy. Jej mama była chora na raka. Natomiast udało jej się tego raka wyleczyć. Ona teraz ma się chyba całkiem nieźle, jeździ na koncerty, wspiera córkę cały czas. A tutaj pada takie zdanie, że mama Taylor tę walkę z rakiem przegrała, także nie wiem, dlaczego autor uśmiercił Andrea Swift, natomiast no, ona żyje i ma się dobrze. I drugi taki głupi błąd pada gdzieś przy okazji ery Folklore. Jeżeli znacie ten album i piosenki na nim, to pewnie wiecie, że motywem przewodnim tam jest taki nastoletni trójkąt miłosny pomiędzy Betty, Jamesem a August, czy też Augustine. To są takie trzy główne piosenki na tym albumie, które no, mają taką wspólną historię. Natomiast tutaj autor wspomina, że ten trójkąt miłosny dotyczy Betty, Jamesa i Ines. Natomiast Ines oczywiście była tą osobą, która w piosence Betty rozpuszczała te plotki wszystkie i tak dalej. Ona jakby nie była częścią tego romansu, także tutaj też pojawia się taki mały błąd. Trochę to jest dla mnie dziwne, bo jeżeli to nie wynika z tłumaczenia, a po prostu było w oryginale, no to dziwne, że osoba, która jest Swiftie i która prowadzi podcast na temat Taylor Swift, wrzuca po prostu do swojej książki takie dwa, no głupiutkie błędy, bo to są takie dosyć, wydaje mi się, oczywiste informacje, które też można bardzo łatwo sprawdzić, więc daje znać, że takie błędy się tutaj znajdują, natomiast cała reszta jest taka dosyć zachowawcza. Tak jak wspomniałam, są to raczej ogólne informacje, wszystkie najważniejsze momenty i etapy kariery są tutaj poruszone, ale myślę, że jest to książka kierowana albo do młodszych osób, albo do osób, które są nowe w fandomie i chcą po prostu w taki szybki i przystępny sposób zebrać jakieś takie najważniejsze informacje na temat Taylor. Także to tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Ja teraz zabieram się za drugą, czyli tę uniwersum Taylor Swift. Ta jest trochę grubsza, więc nie wiem, ile czasu zajdzie mi na jej przeczytaniu. Tutaj oczywiście czcionka też jest duża i też te ilustracje się pojawiają, więc myślę, że mimo wszystko nie jakoś bardzo długo. Natomiast myślę, że dzisiaj już nie uda mi się z żadnym update'em wrócić. Może gdzieś tam w jakichś takich przebitkach z telefonu, ale na pewno nie w całym takim setupie. Także myślę, że spotkamy się jutro albo nawet za parę dni, kiedy będę mogła podsumować i porównać obie te książki i być może zachęcić bądź zniechęcić do którejś z nich, jeżeli po prostu mam nadzieję, że będziecie bardziej wiedzieli, czego się po tych książkach spodziewać, jeżeli macie w planach ich zakup. Także to by było na tyle na ten moment. Do zobaczenia w kolejnej części tego filmu. Cześć! Jeśli chodzi o tę książkę, czyli Taylor Verse, to kończę już erę Red i tutaj już zauważyłam taki
wzór, że każda z tych R kończy się takim podrozdziałem, który nazywa się Wyjątkowa piosenka. No i właśnie jest wybrana jakaś piosenka z danego albumu i jest taka jej dosyć szeroka interpretacja, analiza, no taki po prostu bardzo dokładny opis tej jednej piosenki. Wcześniej to było Our Song na pierwszej płycie, na drugiej chyba Love Story i na trzeciej Long Live. No i tutaj właśnie mamy All Too Well. Także zobaczymy, co będzie na kolejnych płytach, ale myślę, że to jest taki dosyć ciekawy dodatek, którego nie było na pewno w tamtej książce. Ta książka zdecydowanie jest dla osób takich bardziej zaznajomionych z tematem, bo tutaj bardzo często są na przykład takie słowa, tak jak tutaj mam zaznaczone, naszyjnik przedstawiający samolocik z papieru, który znalazł się w teledysku, bla bla bla. Opowiada natomiast własną historię ludziom, którzy prześledzili losy naszyjnika i wiedzieli, że symbolizuje szczególny związek. No i tutaj autorka zdecydowanie nie podaje, jaki to był związek, o kim są te wspomniane piosenki, także no tutaj po prostu trzeba to albo wiedzieć, albo gdzieś doczytać. Ten fragment mnie strasznie rozśmieszył a propos tego, że autorka nie podaje gotowych odpowiedzi. Jest tutaj zdanie, że związek Taylor z nagrodzonym Grammy autorem tekstów Williamem Bowerem, ale nie ma wspomniane, kim jest ten William Bowery, a to oczywiście był Joe Alwyn, także no śmieszne po prostu, jakoś mnie to rozbawiło, że napisała to w taki sposób, jakby to był jakiś wielki artysta, nie wiadomo kto. No a był to po prostu ówczesny partner Taylor, który tę nagrodę Grammy dostał właśnie za płytę Folklore. No i oczywiście w tej książce również musiała się znaleźć jakaś taka drobna nieścisłość. Tutaj mamy napisane, że piosenka You Are In Love, tutaj, że jakieś śniadanie konsumowane w środku nocy budzi bohaterkę. I tutaj mamy dalej zawarte w tekście dyskretne detale od guzików płaszcza przez zdjęcie Taylor na biurku ukochanego późnieżną kulę, która reprezentuje ich idealną, miłosną bańkę. Łączą ten utwór z piosenkami z płyty Midnight's jak Sweet Nothing i Lavender Haze. Tylko, że piosenka You Are In Love, o której tutaj jest mowa, w ogóle nie jest o Taylor. Jakby Taylor nie jest podmiotem lirycznym, nazwijmy to, w tej piosence. Ona tę piosenkę napisała dla swojego przyjaciela i jego ówczesnej partnerki, czyli dla Jacka Antonoffa. Tak więc nie jest to piosenka o niej i o jej partnerze i jej związku, tak jak tutaj właśnie autorka sugeruje. Więc widzicie, w obu tych książkach pojawiają się jakieś nieścisłości. Ja naprawdę uważam, że tego typu książki powinny iść po jakiejś takiej normalnej korekcie tradycyjnej do jakichś, wiecie, takich fanów, którzy będą w stanie właśnie wyłapać takie rzeczy i dopiero wtedy być puszczone do druku. Oczywiście to tak mówię pół żartem, pół serio, no ale kto wyłapie takie rzeczy jak nie fani właśnie. O, a tutaj już mamy bezpośrednie nawiązanie do trasy The Eras Tour, na której właśnie fani robią takie bransoletki, ja również je robię i później na koncertach sobie je nawzajem wręczają albo się nimi wymieniają, także to jest coś, co pojawiło się dopiero niedawno. Właściwie zapoczątkowała to piosenka na płycie Midnight, w której jest właśnie fragment Make the Friendship Bracelets. Skończyłam tę książkę i to jest w ogóle ciekawe, bo tutaj jest grafika, która mi ewidentnie nawiązuje do najnowszej płyty Taylor, która no, ukazała się 19 kwietnia i tutaj rzeczywiście jest wzmianka gdzieś tam wcześniej o piosence So Long London, ale bardziej nie jako w płycie, tylko jako... Zaraz to znajdę, bo gdzieś mam zaznaczone i może Wam pokażę. Ale bardzo mnie to intryguje, bo ta książka musi być naprawdę bardzo, bardzo świeża, że mamy taką grafikę i tutaj jeszcze na tym kawałku pergaminu można przeczytać The Manuscript, a to jest właśnie jedna z piosenek na tej płycie, także no mega to jest ciekawe, bo jednak ostatnia płyta, o której jest tutaj mowa, to jest Midnights. O, a tutaj właśnie jest ta wzmianka o piosence So Long London, także no bardzo, bardzo aktualna rzecz. Cześć, wracam z takim szybkim omówieniem również tej drugiej książki o Taylor, czyli Taylorverse Universum Taylor Swift. I zacznę chyba tak bardzo prosto i bardzo wprost. Według mnie ta książka jest lepsza, ale jednocześnie nie jest to książka dla każdego. Za chwilkę wytłumaczę, o co mi chodzi. Najpierw może zacznę od takich ogólnych rzeczy, o czym ta książka jest. Tutaj, podobnie jak w poprzedniej, zresztą w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić, żeby książka, taki przewodnik o Taylor Swift w ogóle był zrobiony jakoś inaczej. Tutaj również ta książka podzielona jest na kolejne ery, czyli na te płyty, które Taylor wydawała w swojej karierze. I na końcu mamy też takie dodatkowe rozdziały związane już z fanami, również z tym, co Taylor robi tak dookoła wydawania muzyki. Jest też taki krótki rozdział poświęcony The Eras Tour, także są takie dodatki poza tym, co mamy w poprzedniej książce. I tutaj autorka bardzo mocno skupia się na takiej bardziej może recenzji i takim troszkę bardziej analitycznym podejściu do kolejnych płyt. No i właśnie to analityczne podejście tutaj jest takie bardziej związane z muzyką, to znaczy to, jak zmieniały się brzmienia Taylor na przestrzeni lat. To, jak ona powoli z tej muzyki country wchodziła w pop, później w taki dark pop, którym było Reputation, aż do jakiegoś takiego indie na Folklore i Evermore, no aż po oczywiście płyty, które mamy obecnie. Natomiast tutaj warto zaznaczyć, że główny nacisk położony jest przede wszystkim na muzykę, to znaczy nie ma tutaj takich dram dookoła tego, co się działo, na przykład cały rozdział dotyczący ery Reputation, pozbawiony jest całej tej otoczki, całego tego kontekstu, tej afery z Kanye Westem i Kim Kardashian, tego dlaczego Taylor zniknęła na rok. Właściwie
jak na to, jak dużą rolę w karierze Taylor w pewnym sensie pełnił Kanye West, to tutaj jego nazwisko nie pada ani razu. I w ogóle też autorka tak dosyć skrupulatnie tutaj unika używania jakichkolwiek nazwisk. Na przykład była tutaj taka wzmianka o tym, że niektóre piosenki na Folklore Evermore powstały z Williamem Bowerem. No i to jest oczywiście pseudonim artystyczny, natomiast czyj to jest pseudonim, autorka już nie podaje, więc tę wiedzę musimy mieć sami, albo gdzieś tam się jej doszukać. I podobnie w ogóle jest z wszystkimi tymi takimi bardzo popularnymi piosenkami Taylor typu All Too Well, Dear John, Out of the Woods i tak dalej. Tutaj ani razu nie pada żadne nazwisko. Jest dużo takich aluzji, że one rzeczywiście są o kimś, o jakichś związkach w życiu Taylor. Natomiast żadne takie nazwisko z branży tutaj nie pada, także rzeczywiście taką wiedzę trzeba albo mieć, albo po prostu gdzieś tam się doszukać obok. No i tak jak wspomniałam, nie ma tutaj też takich tych kontekstów, tego co się działo poza nagrywaniem płyty, więc to też jest wiedza, którą warto byłoby po prostu mieć sięgając po tą książkę. Dlatego uważam, że ta książka będzie lepsza dla takich osób powiedzmy średnio zaawansowanych, jeżeli chodzi o ten Taylorverse właśnie, już posługując się tutaj tytułem książki. No dla mnie ona była lepsza z tego względu, że tamta po prostu była taka bardzo podstawowa i tam nie było absolutnie żadnych nowych informacji i też ona była napisana takim bardzo prostym językiem. Tutaj ten język jest trochę bardziej, tak jak wspomniałam, taki analityczny. Ale też warto podkreślić, że ta książka jest na tyle współczesna, to znaczy tutaj nawet pada tytuł piosenki So Long London z płyty, która wyszła 19 kwietnia, więc ona jest naprawdę bardzo, bardzo świeża. Ale co za tym idzie, wydawnictwa spieszyły się z tłumaczeniem. I tutaj też na samym początku tej książki możemy zauważyć, że tłumaczyły tę książkę 3 tłumaczki. Ciężko mi powiedzieć, czy to czuć właśnie w tłumaczeniu, czy jest to może bardziej styl autorki. Natomiast ten język jest trochę toporny i mimo tego, że no ja jestem bardzo zainteresowana tematem, bardzo lubię Taylor i bardzo mocno śledzę wszystko, co się dzieje, oglądam wszystkie koncerty, które są gdzieś tam na żywo, albo przynajmniej śledzę, co się tam na nich dzieje. O tyle niektóre fragmenty w tej książce były napisane w taki sposób, że ja w pewnym momencie byłam już po prostu znużona. I przyznam, że trochę mi zeszło z jej przeczytania, mimo że no ona nie jest jakaś taka bardzo gruba, oczywiście jest dużo grubsza niż poprzednia, no ale ma tam jakieś niecałe 300 stron, plus tu są ilustracje, plus różne takie wstawki, zdjęcia i tego typu rzeczy, więc teoretycznie to jest książka, którą powinno się pochłonąć na raz, ale w praktyce właśnie ten język jest taki momentami, mam wrażenie, toporny, trochę nużący, że jednak trzeba sobie ją dawkować, żeby po prostu nie znudzić się tematem. Bardzo fajne jest to, że autorka tutaj też wyłapuje takie nawiązania między konkretnymi piosenkami, to znaczy kiedy mówi o jakiejś piosence, to często wraca do innej piosenki, gdzie gdzieś tam było jakieś nawiązanie. Tych nawiązań oczywiście w piosenkach i w ogóle w twórczości Taylor jest znacznie więcej, natomiast fajnie, że tutaj coś takiego się pojawiło. I też każdy rozdział, każda era zakończona jest takim podrozdziałem, który nazywa się Wyjątkowa piosenka. I jest jakaś jedna piosenka wybrana po prostu z danego albumu, która ma tutaj taką szerszą analizę. I to też jest super, bo dzięki temu po prostu kilka piosenek możemy poznać tak naprawdę dosyć dokładnie. Także to jest taki naprawdę fajny smaczek. No a poza tym to wydanie oczywiście jest przepiękne, chociaż tak jak wspomniałam chyba na początku, ilustracje w tamtej podobały mi się bardziej. No ale jeżeli chodzi o tą książkę, to mam nadzieję, że mniej więcej udało mi się przekazać wszystko, wszystkie te moje przemyślenia podczas czytania i mam nadzieję, że też w tych przebitkach mogłam jakieś takie szczegóły zdradzić, wiecie, coś, o czym na przykład teraz zapomniałam. Wrócę jeszcze za chwilkę z takim ogólnym podsumowaniem i porównaniem obu książek, ale mam nadzieję, że taką główną myśl udało mi się już tutaj zawrzeć. No dobrze, i przechodząc już do takiego krótkiego podsumowania obu tych książek, czyli Taylor Swift Podróż przez wszystkie ery oraz Taylorverse Uniwersum Taylor Swift, to uważam, że po pierwsze żadna z tych książek nie jest idealna, po drugie żadna z tych książek nie jest zła, natomiast uważam, że są one kierowane do różnego czytelnika. Jeżeli chodzi o tę książkę, czyli wydaną przez wydawnictwo Znak Podróż przez wszystkie ery, przede wszystkim według mnie jest to książka dla osób bardzo początkujących, jeżeli chodzi o twórczość Taylor Swift, którzy dopiero być może teraz właśnie na fali jej popularności związanych z trasą koncertową, z nowymi płytami, zaczęli się tą artystką interesować, no to tutaj rzeczywiście znajdziemy taki bardzo ogólny przewodnik po wszystkich jej płytach, po takich najważniejszych informacjach z jej kariery, z jej życia, to co ona robiła, to co na nią wpłynęło. Także rzeczywiście, jeżeli chcemy dostać dużo informacji, takich dosyć podstawowych w szybkim czasie, to ta książka będzie dobra na początek. Na pewno sporo się możemy z niej dowiedzieć, nie mając żadnej wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o książkę Uniwersum Taylor Swift, wydaną przez wydawnictwo Maastricht, to tutaj uważam, że ona jest bardziej kierowana do czytelnika takiego średnio zaawansowanego, powiedzmy, i też w przeciwieństwie do tej, bo tutaj chyba jeszcze zapomniałam wspomnieć, że ten język jest na tyle prosty, że według mnie będzie to dobra książka dla takich młodych nastolatek. Natomiast ta ma trudniejszy język, taki właśnie bardziej
pogłębiony, bardziej taki właśnie analityczny i wydaje mi się, że będzie dobra dla starszych czytelników, ale też, tak jak wspomniałam, dla osób, które już co nieco na temat Taylor Swift wiedzą, bo autorka pomija tutaj takie podstawowe informacje. Ona zakłada, że my jakąś wiedzę sięgając po jej książkę już mamy. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo no tak jak wspominałam w tej mojej krótkiej opinii, nie ma tutaj jakiegoś kontekstu, nie ma tutaj za bardzo nazwisk, nie ma tutaj takiej bardzo podstawowej wiedzy. Bardziej jednak autorka skupia się na muzyce, na tych zmianach, które w twórczości Taylor zachodziły właśnie pod kątem muzycznym, pod kątem brzmienia tej muzyki i kolejnych płyt. Analizuje też niektóre piosenki. Także no tutaj rzeczywiście to jest książka według mnie, do której trzeba podejść już z pewną wiedzą i myślę, że zarówno Podróż przez wszystkie ery, jak i Taylorverse znajdą swoich odbiorców. Tylko ci odbiorcy właśnie według mnie powinni być inni, to znaczy te książki są pisane po prostu według mnie do innej grupy odbiorców. Jeżeli jesteście takimi osobami jak ja, które są długoletnimi Swifties, które mają już dosyć dużą wiedzę na ten temat, no to ta książka raczej będzie dla Was takim rozczarowaniem, nic nowego tutaj nie znajdziecie. Jeżeli jesteście takimi diehard fanami, no to tutaj oczywiście też nic nowego nie znajdziecie, ale z drugiej strony, jeżeli jesteście takimi mocnymi fanami, no to też jakie nowe informacje możecie znaleźć w książce, która czerpie z ogólnodostępnych informacji? No pewnie żadne. Natomiast właśnie dla osób takich średnio zaawansowanych myślę, że tutaj będzie sporo ciekawostek, sporo nowości i sporo właśnie takich fajnych powiązań między piosenkami. Także wspominałam już chyba, że dla mnie ta książka jest lepsza, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że po prostu dla mnie te wszystkie informacje już są znane, nie są one dla mnie nowością. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie, to bardziej podoba mi się ta książka. Także no w sumie cieszę się, że kupiłam obie, że mam obie książki na swojej półce, bo każdą lubię z innego powodu. Oczywiście nie uważam, że one są idealne, bo zarówno w tej, jak i w tej pojawiają się jakieś tam drobne potknięcia, drobne błędy. Natomiast jeżeli jesteście fanami twórczości Taylor Swift, no to myślę, że warto po którąś z tych książek sięgnąć, zależnie od tego, na jakim etapie znajomości tej artystki jesteście. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobała taka recenzja, takie porównanie obu tych książek i czy którąś z nich jesteście zainteresowani, bo no akurat wiem, że na moim kanale jest dużo starszych widzów, w sensie starszych, takich w moim wieku i starszych, więc pewnie akurat Taylor Swift nie jest w kręgu Waszych zainteresowań. Natomiast jeżeli jest tu ktoś taki, to dajcie znać. Być może będziemy mieli lub miały szansę pogadać właśnie o Taylor, bo no to jest jeden z tych tematów obok książek, na które ja mogłabym gadać w nieskończoność. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!